najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego najbardziej podoba mi się opowieść wigilijna autorstwa Weroniki Murek, wybitnej polskiej pisarki, debiutantki zeszłorocznej. Bardzo przejmujący, bardzo precyzyjny tekst, podprogowo opowiadający trochę o Chrystusie. Nie będę zdradzał szczegółów, tak żebyście Państwo mogli zachwycić się tym tekstem, tak samo jak ja się nim zachwyciłem. Kiedy byłem mały, uwielbiałem czytać o dalekich wyprawach morskich, może dlatego z wielką radością przeczytałem tekst Marka Bińczyka w nowym numerze tygodnika, tekst o wyprawie Sir Johna Franklina na Morze Arktyczne, której losy wyjaśniono dopiero kilka miesięcy temu. W tekście, jako jedna z postaci, z głównych bohaterów, występuje m.in. Adam Mickiewicz. W świątecznym numerze Tygodnika Powszechnego przeczytają Państwo rozmowę z wybitnym antropologiem i psychologiem ewolucyjnym Robinem Dunbarem, który opowiada m.in. o tym, czy plotkowanie, a nawet cała nasza kultura są tylko bardziej wyrafinowanymi formami iskania i co z naszą ewolucją ma wspólnego fakt, że maksymalna ilość osób na Facebooku, które z grubsza potrafimy ogarniać, to 150. Poruszający reportaż Anny Goc na temat ochrony życia w nowym numerze Tygodnika. To jest niezwykła historia takiej prywatnej ochrony życia matki dziecka z zespołem Downa, a nie tej ochrony życia wykrzykiwanej przez demonstrantów na ulicę. Serdecznie polecam. W świątecznym numerze rozmawiam z panią profesor Kaliną Wojciechowską, biblistką z Chrześcijańskiej Akademii Teologii, o Bożym Narodzeniu, o tym, dlaczego Bóg stał się dzieckiem. W najnowszym, wyjątkowym numerze Tygodnika Powszechnego publikujemy reportaż z narodzin Jezusa. Nasza dziennikarka Karolina Przywrocka-Adelet pojechała do Betlejem, zobaczyła miasto, do którego 2000 lat temu przybył Józef z Maryją, opisała, jak ono wyglądało wtedy, z jakimi trudnościami musieli się tam mierzyć, ale też spojrzała na nie dzisiaj, kiedy tuż przed Bożym Narodzeniem stroi się w choinki i światełka, by powtórnie przywitać nadchodzącego Boga.